Dobry wieczór widzowie WP Sportowe Fakty. To jest program żużlowe rozmowy realizowany wraz z PGE Ekstraligą. Ja się nazywam Marcin Musiał, witam i zapraszam. Dzisiaj ze mną dwie młode strzelby. Trafili do Częstochowy i mają stanowić o sile ognia pod Jasną Górą. Zobaczymy, czy był to strzał w dziesiątkę. Dzisiaj sobie o tym porozmawiamy. Jednocześnie przepraszam za lekkie opóźnienie z tym streamem, ale mamy problemy techniczne. Ja chłopaków nie widzę. Dajcie znać w komentarzach, drodzy widzowie, czy wy ich widzicie. Mam nadzieję, że tak. No i czekam także na wasze komentarze, drodzy widzowie, i na Facebooku, i na YouTubie możecie pytać Bartka i Kacpra o to wszystko, co chcielibyście się dowiedzieć jeszcze przed startem sezonu 2021. Witam panowie, witam Kacprze, witam Bartoszu. Dobry wieczór. Dzień dobry. Czyli słyszymy się bez problemu, tylko czekam na informację, czy was widać. Mam nadzieję, że tak. Panowie, chciałem was zapytać o zmiany, bo sporo się dzieje. Bartek, wiem, że się przeprowadzasz i że zmieniasz warsztat na Częstochowę. Czy to jest prawda? Nie, akurat nie do końca. Oczywiście będę miał warsztat w Częstochowie, ale bazę taką główną będziemy mieć tutaj w okolicach Leszna. Czyli to tylko taki dodatkowy warsztat, żeby po treningu, po meczu umyć motocykle. Dokładnie tak, wiadomo, no niestety jeździmy troszkę po świecie, po Polsce i ja w przyszłym roku też jeszcze będę jeździł w lidze szwedzkiej, także no tutaj musimy mieć po prostu warsztat w Częstochowie, żeby to czasami logistycznie lepiej wyglądało. A przeprowadzka? A to już taka bardziej prywatna sprawa. To wiem, to nie będę pytał. Dobra wiadomość jest taka, panowie, że dostałem chyba 9 komentarzy, że was widać i jeden, że was nie widać, więc zdania są podzielone, ale z korzyścią dla was. Kacper, ciebie z kolei zapytam o zakupy, bo grudzień to jest taki czas zakupów nie tylko świątecznych. Ty mówiłeś, że musisz poszukać zmian w sprzęcie przed następnym sezonem. Jak to u ciebie wygląda? Co się ma znaleźć pod choinką, jeżeli chodzi o twój sprzęt? To znaczy pod choinką raczej się nie znajdzie nic, jeśli chodzi o sprzęt. Na szczęście nie fedrujemy, jak się to mówi w domu, o żużlu na dzień dzisiejszy, także po świętach przyjdzie czas na zakupy. Najlepiej jakby dzieciątko kopertę przyniosło grubą. czyli rozumiem, że tylko hajs, tylko sianko się liczy dla ciebie, tylko siano po święta. No, nie do końca, ale wiadomo, pośmiać się można. Panowie, jest sporo widzów już dzisiaj z nami, za co bardzo serdecznie im dziękuję. Macie powitania w Częstochowie od Przemka. Ja z wami chciałem dzisiaj porozmawiać na kilka tematów, bo po pierwsze, rzadko zdarzają się takie dobre, żużlowe przyjaźnie, które kończą się w jednym klubie, tak jest teraz z wami, więc porozmawiamy sobie o tej przyjaźni także. Powiedzcie mi, jak to się zaczęło? Kiedy wy się poznaliście, bo domyślam, że to była młodzieżówka. A kto ma zacząć? Może Kacper, bo jest starszy. No, tylko pytanie, czy to oznacza, że ja mam lepszą pamięć? Znaczy, mi się wydaje, że to był gdzieś okolice 2015 roku, ten sezon. Na pewno jakaś młodzieżówka. Pamiętam, mamy jakąś fotę wspólną. To był chyba finał Mistrzostw Polski, czy młodzieżowych, coś takiego. Ja nawet do końca nie wiem, jak to wyszło, czy to chyba obóz, żeśmy mieli w Wałczu pierwszy wspólny, no i jakoś tak, jak to... Tak, jak to chyba zaczynało się od obozu właśnie. No. I czyli co, rano były treningi ciężkie, a potem chodziliście razem na kole, bo na piwo podejrzewam, że jeszcze nie mogliście. No, jeszcze ja miałem na pewno mleko pod nosem. Bartek, Kacper jest starszy, Kacper jest starszy. Ja ty pamiętam... W pozie Bartek miał chrzest właśnie. Nie wiem, czy tam czasami fryzurki nie przycinałem. No tak. To są takie tradycje na obozach młodzieżowych, że przechodzisz chrzest? Na czym to polega? Jak to pamiętasz, Bartek? Niemiło na pewno, ale no każdego zawodnika to czeka. Nie, tutaj nie wiem, czy możemy przy kamerze o tym opowiadać, ale to jest taka... Na pewno w kadrze każdego to obowiązuje. Ja z racji tego, że w 2014 właśnie byłem pierwszy raz na obozie kadrowym, no to Kacper jako, że był już tym zawodnikiem, który był drugi raz, no musiał to wszystko organizować. Chyba tak było. Ale słuchajcie, tam jest jakiś quiz, czy tylko jakieś zadania, czy właśnie tylko golenie głowy?
Znaczy golenie głowy to on już sobie sam później zrobił na zero, ale wcześniej jakąś fryzurkę pamiętam jeszcze. Adrian Gała miał ciekawą. No fajne wspomnienia, no fajne. No tam różnie, zależy od inwencji twórczej autora, ale to jest taki, no powiedzmy, szereg, zestaw jakichś tam zadań, które trzeba wykonać, może coś w tym stylu. No, co roku jest coś innego, no. Ale czy ty, Kacper, w takim razie zasługujesz na ksywkę fryzjer w kadrze? Barber, proszę. Barber, barber. To już bardziej tak świadomo. No tak, fryzjer już w świecie sportu się troszkę źle kojarzy. Bartek, czy ty masz jakieś wspomnienia już spoza tego obozu pierwszego, z tej przyjaźni z Kacprem? Bo no, nie widywaliście się często na torach poza tą młodzieżówką. Tak, nawet prywatnie się tak za często nie spotykaliśmy, ale faktycznie jak jeszcze Kacper był juniorem, no to widywaliśmy się dosyć często i to wystarczyło. Kacper jest w porządku, zawsze, zawsze szczery, zawsze pogada i sypnie jakimś kawałem, dlatego też warto z takimi ludźmi trzymać. To powiedz mi, Bartek, czy to jest prawda, że Kacper cię namawiał w takim razie na transfer do Częstochowy? No a jak? No nie, no, nie, że namawiał, ale wykonaliśmy do siebie telefon i porozmawialiśmy szczerze. A czy namawiał? Powiedział kilka fajnych słów i to oczywiście nie ukrywam, że było jedną z takich rzeczy, gdzie łatwiej mi było podjąć decyzję, ale Kasper jest moim przyjacielem, dlatego się ucieszyłem, że będziemy razem jeździć w drużynie. Czyli zadzwonił, powiedział, że on będzie w Częstochowie, opowiedział kawał i już byłeś kupiony. Znaczy ja powiem, ja to jakoś Powiedzmy. specjalnie Bartka nie namawiałem do tego, tylko po prostu wymieniliśmy się poglądami, a że nadajemy na tych samych falach, to myślę, że tak jak Bartek mówi, ta decyzja była łatwiejsza dla niego, jak i dla mnie, bo wiadomo, że ja też pierwszy raz właśnie klub zmieniałem, tak jak on. Kacper, przygotuj się, bo tutaj Patrycja prosi, żebyś zaraz opowiedział jakiś kawał. Może być po śląsku. Robić To za sucho. chwilę. Może być sucho, to dam ci chwilę do namysłu. To jeszcze tylko dopytam Bartka w międzyczasie, czy taki telefon miał miejsce przed tym, jak Kacper już był dogadany z włókniarzem, czy razem się zastanawialiście nad tym transferem? Wszystkiego mówić nie możemy. No to powiedz tyle, ile możesz. No, nie ukrywam, że ja wykonałem telefon do Kacpra podpytać się, jakie on ma plany na sezon. Z racji tego, że no, jest moim przyjacielem, no to też chciałem wiedzieć, co on będzie robił w nadchodzącym sezonie. I wtedy się dowiedziałem, że uderza gdzieś tam, być może wtedy jeszcze w Częstochowę. Także no, gdzieś tam to Kacper rzucił pierwszy ten temat. Pytanie od Szymona, czy chcielibyście jeździć razem w parze? No ja myślę, że kurczę, nas trener gdzieś tam nie będzie kantem puszczał i już wie, że tam może być trójka, czwórka dla nas zarezerwowana, nie? Ja ostatnio właśnie się nad tym zastanawiałem i na pewno te pierwsze treningi to pokażą, bo poza torem dogadujemy się świetnie, ale w parze jeszcze nie mieliśmy okazji jeździć, więc będzie sprawdzian. Ale to panowie, to jest dobre pytanie w takim razie. Wychodzicie powiedzmy na drugiej i trzeciej pozycji z pierwszego łuku, jedziecie na 3-3. Kto goni lidera, a kto broni trzeciego miejsca? Ja atakuję po bandzie, a Bartek przy kredzie, no. Czyli razem. No. Kto szybszy, ten z przodu. No to standardowa reguła. Kacper, masz kawał, czy nie masz? Nie, dalej myślę. Co, szukasz gdzieś tam na telefonie już jakiegoś kawału? Nie, próbuję w głowie znaleźć, ale tak się skupiam właśnie nad waszą rozmową i w sumie dochodzę do wniosku, że to jest poważny program na Sportowych Faktach i nie wypada żartować. Jak to powiedzieć, że to jest poważny program? To jest poważna redakcja i bardzo niepoważny program w tym momencie.
No to dajcie mi jeszcze chwilę. No to Dobra, to Kasper, ale to żebyś też nie milczał, myśląc nad kawałem, bo wtedy to wiesz, 20 minut milczenia i opowiesz kawał i nikt się nie będzie śmiał, to trochę słabo. To ja się zapytam też o twój transfer do Częstochowy. Czy ty bardziej zabiegałeś o to, żeby pójść do Włókniarza, czy prezes Świącik zabiegał, żebyś przyszedł do Włókniarza? No tak trochę słabo by wyszło, jakby zawodnik musiał się prosić o transfer, także myślę, że to była taka, jak w dobrym małżeństwie, wspólna decyzja. Dobrze, czyli było wspólne, bo były takie plotki, były takie głosy, że tobie bardzo zależało na tym, żeby to właśnie z Rybnika odejść, jeżeli już to do Częstochowy. To znaczy, no nie ukrywam, że to nie była jedyna oferta z Ekstraligi i miałem parę innych opcji, natomiast przez pryzmat tej naszej relacji z prezesem Święcikiem może właśnie bardziej skłaniałem się ku jego ofercie. I tak naprawdę, szczerze powiedziawszy, jak już żeśmy gdzieś tam pogadali, to z tyłu głowy miałem, że no, tamte oferty odrzucę na bok i wybiorę Włókniarz. Czy to ze względu na bliskość, na kontakt z prezesem Świącikiem? Jakie tam były argumenty? No właśnie te. Dobra, a kasa, bo wiem, że powiedziałeś to w klubowej telewizji, że to były pieniądze. No to cofam to, że to była relacja z prezesem i odległość od domu, to chodziło głównie o pieniądze, tak jak mówicie. Czyli tak ładnie powiedziałeś, że w sumie nic nie powiedziałeś. Smyku, pytanie od Arka, czy była propozycja z Gorzowa? Nie. Tu w ogóle nie miałem żadnego telefonu z Gorzowa. Mhm. A w twoim przypadku to właśnie był, rozumiem, też telefon od prezesa Święcika, a nie to, że zgłaszałeś się sam, tak jak mówi Kacper. Czy też było dobre małżeństwo? Sprawa wyglądała tak, że co roku gdzieś tam rozmawiamy z panem Michałem no i w tym roku było podobnie. Zadzwonił pan Michał, zapytał się, jaki ma plan na sezon. Ja jeszcze nie wiedziałem, bo nie byłem po rozmowie. Inaczej, nie rozmawialiśmy o konkretach, bo ja nie byłem jeszcze po rozmowie w Lesznie, także no gdzieś tam odbiłem piłeczkę, że to nie jest to jeszcze ten moment, żeby rozmawiać, bo nie wiem po prostu, co tutaj w moim aktualnym wtedy klubie. Wiesz co, do waszych transferów, do tego jak odeszliście ze swoich macierzystych klubów, to ja zaraz chcę dojść, bo też o to padają pytania na czacie, natomiast a propos prezesa Świącika, czy wy wiecie, kiedy Włókniarz ostatnio zdobył złoty medal drużynowych Mistrzostw Polski? 2021. Ostatni, nie najbliższy, tylko ostatni. No ile to jest? 20 lat to było temu? 30? Nie pamiętam sezonu, ale wiem, że Włókniarz Częstochowa ma 4 złote medale. To słusznie. Słuchajcie, ostatni tytuł był w 2003 roku, czyli blisko byłeś, Kacper, prawie 20 lat, a ciśnienie na medal w Częstochowie jest spore, bo to jeden z tych ośrodków, który zawsze chce walczyć o najwyższe cele. Więc powiedzcie mi, to, że wy chcecie zdobyć Mistrzostwo Polski, to jest dla mnie oczywiste, to was nie zapytam, ale powiedzcie mi, czy właśnie prezes Świącik gdzieś tam napomknął w rozmowie, jakie są jego cele na przyszły sezon. Kacper może pierwszy. Znaczy, mi się wydaje, że to tak jest mega poukładany klub i tam jakiejkolwiek presji na wynik absolutnie nie ma. Jest mega ułożona drużyna i prezes też jest normalny, wyrozumiały, że tak powiem, i nie ma. Na pewno jakieś cele są tam gdzieś wyznaczone, ale to też tak. Nie jest, że powie, musimy zrobić medal i my go zrobimy. To tak nie działa i on dobrze o tym wie. Także zawsze chcemy pojechać jak najlepiej, dać siebie 100% i to, co nam, jak nas tor zweryfikuje, to czas pokaże. Bartek, jak ty wspominasz taką pierwszą herbatkę w gabinecie prezesa Święcika, bo zakładam, że odwiedziłeś klub nie tylko, żeby parafować kontrakt. To znaczy, jeśli chodzi o te medale, no to nie musimy sobie stawiać jakichś tam
celów, tak? Bo każdy wie, o co się ścigamy. Albo ścigamy się o drużynowe mistrzostwo Polski, albo się nie ścigajmy wcale, tak? Ja wychodzę z takiego założenia, że jeśli podejmujemy rękawice, to żeby walczyć o najwyższe No Bartek, cele. powiem ci tak, w ostatnich kilku latach ci to nawet dobrze wychodziło. Dokładnie tak. Dobrze, panowie, to w takim razie słowo się rzekło odnośnie tego odejścia. Tutaj padło takie pytanie do ciebie, Bartku, że przechodzisz do Częstowy, żeby się rozwinąć. Co przez to rozumiesz? I to jest pytanie od kibica Unii Leszno. Nie wiem, no, to takie przejście do innego klubu to jest nasza praca. My z tego żyjemy oczywiście i tak dalej, ale to jest nowe otoczenie. To wiadomo, no, być może gdzieś tutaj zawsze w Lesznie mieliśmy, że tak powiem, taką swobodę, bo to jednak mimo cokolwiek by się nie działo, ci zawodnicy są tutejsi i być może, nie wiem, bo nigdy tam jakoś tak specjalnie tego nie odczułem, żeby tak było, ale w Częstowie muszę się pokazać, muszę nie, że coś udowadniać, ale wiem, że kontraktując mnie w Częstochowie drużyna, prezes, sponsorzy, kibice tam na mnie liczą. Czyli to jest kwestia motywacji, żeby się rozwijać dalej, potrzebujesz nowych bodźców, że tak powiem. Dokładnie tak. No i to tyle. Mówiłeś o tym wsparciu w Lesznie. Ja nie wiem, czy ty śledzisz medialne wypowiedzi członków zarządu, trenera Unii Leszno. Piotr Baron powiedział w Sportowych Faktach, że szkoda było tych biegów, które ty i Dominik Kubera dostaliście. Jak odbierasz takie słowa? To jest fair, nie fair? Czytałem tą wypowiedź i w związku z tą wypowiedzią dostałem od moich sponsorów dużo telefonów. No nie wiem, no jeśli trenerowi Piotrkowi szkoda tych oddanych biegów, no to troszkę przykro, bo naprawdę z Dominikiem robiliśmy wszystko, co mogliśmy i faktycznie w nagrodę dostawaliśmy dodatkowe biegi. A druga sprawa to jest taka, że gdyby zawodnicy nie chcieli oddawać dla nas tych biegów, to pewnie by tego nie robili. A nie wiem, czy dostałeś telefon też po innej wypowiedzi, tym razem Piotra Rusieckiego, że bierze na klatę to, że dostałeś, ty i Dominik, dostaliście więcej pieniędzy gdzie indziej, ale jak widzi wasze zdjęcia z nowymi prezesami, to trochę go boli. To takie trochę jak rozstanie z dziewczyną. Jak ma nowego partnera, to bolą te zdjęcia. Bolesne rozstanie z twojej strony, czy raczej przeszedłeś gładko przez to wszystko? Ja nie chciałbym do końca zdradzać szczegółów, bo... To zdradź tyle, ile możesz. Słucham? To zdradź tyle, ile możesz. To zdradź tyle, ile możesz. Nie chciałbym za dużo mówić, bo niestety to tak funkcjonuje, że po jakiejś wypowiedzi nagle będzie 8 artykułów na ten temat. Nie wiem, szczerze mówiąc, jak to ubrać słowa. No gdzieś tam jakoś to te rozmowy jakoś tak nie przebiegały fajnie w tym roku. Rozumiem. Ale ciebie zdjęcie prezesa Unii Leszno z Jasonem Doyle'em nie będzie bolało, jak zobaczysz. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że chęć pozostania w Unii Leszno moja oczywiście była, tak? Jest to tutaj, jestem miejscowym zawodnikiem i najbliżej mi po prostu do Leszna, ale rozmowy się potoczyły inaczej i nie uważam, że wybrałem lepsze warunki czy tam pieniądze, bo uważam, że moja oferta dla Unii Leszno była całkiem w porządku. Ale to dopytam tylko ostatnie pytanie. Czy ona była wyższa niż we Włókniarzu Częstochowa, taka sama czy niższa? No to jest to, co o czym przed chwilą mówiłem, że no tu nie o wszystkim mogę mówić i po prostu te rozmowy trwały zbyt długo. Kasper, przydałby się teraz jakiś żart, słuchaj. Nie wiem, czy masz coś już pod ręką wymyślonego.
No mam, ale suchara. Dawaj. Ile nici ma dentysta? Ile? Toma, to logiczne. Znaczy, mam nadzieję, że teraz pojawi się mnóstwo takich reakcji haha na Facebooku. Suchar zacny. Podziwiam, Kacper. Sam to wymyśliłeś w międzyczasie, czy przypomniało ci się? Przypomniało mi się, bo to już jest stare jak świat, ale jeszcze tego na forum nie mówiłem. Także dziękuję za szansę. Miałem okazję się pokazać, wykazać i z najwyższej półki wyciągnąć mojego ulubionego. Kariera stand-upera po karierze żużlowej stoi otworem. No bardziej tak za Strasburgera do Familiady bym się nadał, uważam. Możliwe. Jako gość albo właśnie prowadzącym zostać. Ale słuchajcie, to teraz przecież będzie odcinek Familiady z Unią Leszną i ze Stalą Gorzów, jakoś teraz w święta. Także jak wygracie Mistrzostwo Polski w przyszłym roku, to może w nagrodę Karol Strasburger was zaprosi. Kto wie, może Kacper nawet pozwoli ci poprowadzić. No mam taką nadzieję, no warto by było przemyśleć temat, no bo jeżeli była Zielona Góra ze Stalą Gorzów, no to Włókniarz Częstochowa, no i jakiś taki mocny rywal by się przydał i na pewno fajny odcinek by wyszedł, no. To ten odcinek, co teraz będzie, to jest Zielona Góra Gorzów, czy Gorzów no, Leszno? Wielkie derby 1 stycznia. Zapraszam przed telewizory. Kasper, żeby być fair wobec Bartka, to ciebie też zapytam o odejście z Rowu Rybnik. Mówiłeś, że prezes jest twoim mentorem. Rozumiem, że będziesz odwiedzał stadion Rowu Rybnik w tym sezonie, w nadchodzącym sezonie, jako gość. Jako gość na widowni, to doprecyzujmy. No myślę, że jak się terminarz poukłada tak, żeby odwiedzać stadion, no to jak najbardziej też, jeżeli tutaj w Rybniku będzie na przykład okazja pojeździć, czy coś sprawdzić przed sezonem, no to też mam na to zielone światło, więc no, most nie jest spalony na pewno. A słuchaj, a umawiałeś się z prezesem Mrozkiem, że będzie powrót, że kiedyś za kilka lat wrócisz do Rybnika? To znaczy, nie myślałem jeszcze nad tym, bo raczej skupiam się zawsze na tym, co jest tu i teraz i wiadomo, że życzę Rybnikowi, aby znowu awansowali do Ekstraligi i co będzie, to będzie. No ale tak mówiłeś o tym małżeństwie z prezesem Świącikiem, rozumiem, że związek z poprzednim prezesem, z prezesem Mrozkiem w zgodzie, na przyjacielskich warunkach. Tak, tak, tak. No to w porządku. Panowie, 23 grudnia poznamy szeroki skład kadry narodowej. Trener Dobrucki, czyli nowy trener w barwach biało-czerwonych, będzie powoływał zawodników. Mówi, że furtka jest otwarta dla każdego. Czy wy się spodziewacie powołania? A znacie trenera dobrze. Nie Bartek, wiem, czy zasłużyliśmy. Dlaczego tak mówisz? No nie wiem, no... Zobaczymy, jaką trener Rafał ma wizję, tak? No, na skład. Nie wiem, w zeszłym roku reprezentowaliśmy barwy narodowe w Mistrzostwach Europy, więc myślę, że to miejsce dla nas jest. Ty, Kacper, nie masz za złe trenerowi Dobruckiemu, że taką szpilę ci wbił pod koniec zeszłego sezonu, że trochę się zasiedziałeś w pierwszej lidze i że to widać. Nawet nie wiem, że mi taką szpilę wbił, także no nie, ja się z nim zgodzę. Ale powiem ci, że ty masz dobrą pamięć, znaczy dobrą, bo krótką pamięć, bo my o tym rozmawialiśmy kiedyś. Ja ci mówiłem, że trener tak powiedział i powiedziałeś, że nie masz tego za złe, tylko że dowiedziałeś się na gorąco wtedy. No to już mi wyleciało z głowy, widzisz. Ale pamięć... no to nie, widzisz, to przynajmniej się wersje zgadzają, bo teraz też mówię, że absolutnie nie mam mu tego za złe i się z tym zgodzę, także... No, jeżeli chodzi o mnie w kadrze, to ja myślę, że ja wypadłem z cyklusek, także to już jest wszystko w rękach trenera, jak to się potoczy. Natomiast, że tak powiem, gdzieś tam ta szeroka kadra, no to nie wiem, czy jest aż tak do końca potrzebna nam jako reprezentacji, skoro na Speedway of Nations jedzie trzech seniorów i dwóch juniorów, więc... Myślę, że z Bartoszkiem powinniśmy o te miejsca powalczyć i do najlepszych próbować dołączyć. Mhm. Wiadomo, pytanie to jest daleka droga do nas, natomiast no, ambicja tak mówi, o, podpowiada. Jest pytanie od Walusia do ciebie, Kacprze. Czy problemy sprzętowe były kwestią limiterów i czy limitery mają sens, twoim zdaniem?
To znaczy na początku gdzieś tam te limitery no, zrobiły zamieszanie, nie ukrywam, bo tam jakieś inne partie poprzechodziły na początku sezonu, później testowało się znowu inne i na pewno w moim przypadku motocykle, no nie ustawialiśmy ich tak jak rok temu, czy 2 lata temu, czy 3 lata temu, więc trzeba było poszukać na nowo. Czy mają sens? Nie uważam, że mają jakiś głębszy sens, bo one, ich celem było tak naprawdę obniżenie kosztów w żużlu, a to się nie zmieniło. I tak każdy zawodnik daje, żeby silnik był jak najbardziej świeży po 15, 10, 20 biegach do serwisu. Także no jeżeli to miało wydłużyć żywotność, czy okres, po którym daje się silnik do serwisu, no to tutaj myślę, że Bartek mnie poprze i powie, że tu się nic nie zmieniło absolutnie. Bartek, popierasz? Tak, zdecydowanie, a nawet zwiększyły, można się powiedzieć, koszty, no bo trzeba było zakupić nowe cewki, a jeśli jedna kosztuje około tam, no nie wiem, 500 zł, a motocykle są, nie wiem, jak Kacper, ja akurat mam cztery motocykle i w każdym musi być taka cewka, no to robi się kwota, a faktycznie, jak Kacper powiedział, silniki jak wysyłaliśmy, i tam nie wiem, różnie. Po 20 biegach tak nadal tak to w tym sezonie też to miało miejsce. Panowie, Dziękuję bardzo. chciałbym jeszcze z wami poruszyć jeden temat. Wydaje mi się, że jesteście właściwymi osobami, żeby o to zapytać, dlatego że mam wrażenie, że ma miejsce taka trochę zmiana pokoleniowa. Ja jak rozmawiam ze starszymi kibicami na stadionie, to oni są bardzo przywiązani do tego, że zawodnik był w jednym, może w dwóch klubach przez całe swoje życie. Dzisiaj zmiany klubów są na porządku dziennym i mam wrażenie, że w tym młodym pokoleniu to jest po prostu tak jak w piłce. Zawodnik zmienia klub i to jest kwestia transferu. Powiedzcie mi, z jakim wy się spotkaliście odbiorem, jaką reakcją kibiców, jak odchodziliście z tych swoich macierzystych klubów, w których się wychowaliście? Bartek, może ty jako pierwszy. Pytam tylko o kibiców. Ja powiem tak ogólnie. Ja raczej spotkałem się z takimi z miłymi komentarzami od moich sponsorów, od kibiców, od przyjaciół, od rodziny, tak? Także no tutaj akurat ze mną tam jakiegoś większego problemu no, gdzieś tam nie było. Kacper, kibice z Rybnika życzyli Ci powodzenia w nowych barwach? No, ja tak samo, mega, mega pozytywny odbiór był, jeśli o to chodzi. Szczerze to się nie spodziewałem aż tak pozytywnego odbioru, bo no, naprawdę nie było gdzieś tam negatywnych komentarzy za dużo. Natomiast no, to jest mega fajne i cieszę się, że tak, że udało się to tak ogarnąć, że kibice też rozumieją tą decyzję i wiedzą, że nie było łatwo, natomiast fajnie, że spore grono nadal nie przestaje kibicować po prostu. A to faktycznie fajne. To powiedzcie mi taką rzecz. Nie chcę tutaj sugerować, że wy przeszliście dla pieniędzy, bo oboje mówicie o rozwoju, o nowych wyzwaniach. Ale czy nie jest trochę tak w środowisku żużlowym, że większość transferów to po prostu czysta kasa, ktoś oferuje więcej, więc zawodnik tam przechodzi? Dlaczego nie mówi się o tym szczerze? Dlaczego zawodnicy nie chcą powiedzieć wprost: mam lepszą ofertę, lepszą pracę, to jest mój sposób na zarabianie pieniędzy, więc się na to godzę. Jaki jest wasz pogląd na tą sprawę? Bartek znowu może jako pierwszy. W moim przypadku to tak wygląda, że oprócz tego, że jestem zawodnikiem, jestem też od urodzenia kibicem Unii Leszno. Powiedziałem to wcześniej, powtarzam to często znajomym i z ludźmi, kiedy rozmawiam, że pieniądze, akurat jeśli chodzi o mnie, to sprawa drugorzędna. I tej wersji się trzymam, taka jest prawda. Faktycznie, być może pewnie dla niektórych zawodników, którzy nie są jakoś bardziej związani z klubem, w którym jeżdżą, no to podejmują takie decyzje, że jeśli dostaną lepszą ofertę, lepsze pieniądze, no to się na to po prostu decydują. Kacper, co ty myślisz o szczerości wśród żużlowców zmieniających kluby? Znaczy, ja uważam, że też nie powinniśmy jako osoby stojące z boku oceniać, kto gdzie odchodzi i dlaczego, bo tak naprawdę nie wiemy, jakie
jakie ktoś ma powody. No, natomiast ja nie powiem, że pieniądze są sprawą drugorzędną w żużlu, bo to też jest mega ważna część tego, bo jakby nie pieniądze, no to nie byłoby za co kupić sprzętu, inwestować go dalej w sport i tak dalej. Także no, jest to jedna z rzeczy głównych. Wiadomo, że nie dla każdego najważniejsza i do tego grona myślę, że się z Bartkiem zaliczamy. Natomiast ja jestem daleki od oceniania, kto gdzie, dlaczego poszedł i mogę się tylko za siebie wypowiedzieć. To Bartek, to zapytam się w takim razie, dopytam o tą drugorzędność. To powiedz mi w takim razie, bo ja ci wierzę, że to nie zawsze są pieniądze, że w twoim przypadku faktycznie to były inne czynniki. To powiedz mi, gdzie jest ta granica, że właśnie wybierasz ten klub? W sensie, że okej, okay, to jest sprawa drugorzędna, ale ileś muszą ci zapłacić? To co jest ważniejsze ponad to przy wyborze klubu? No bo wiesz, rozwinąć to możesz się w Motorze Lublin, w Stali Gorzów, w Wybrzeżu Gdańsk, więc co jest pierwszorzędne przy tym wyborze? Czasami ważna jest rozmowa. Z zarządem? No, nie wiem, no, jeśli chodzi tutaj o nowy klub, no to pan Michał potraktował mnie poważnie i gdzieś tam po prostu czułem, że mu po prostu zależy. Czyli takie wrażenie po prostu czysto osobiste. Dokładnie. Myślę, że tu też warto podkreślić, że pan prezes nas nie wziął do składu jako gdzieś tam zawodników, którzy mają uzupełnić lukę po zawodnikach, którzy odeszli, tylko liczy na to, że będziemy no, mega wzmocnieniem dla włókniarza i to też jest to właśnie podejście, myślę, o którym mówimy, że jest ta wiara w drugiego człowieka i motywacja dla nas, że ktoś, powiedzmy, ja to tak odebrałem, że nie patrzy na mnie przez pryzmat poprzedniego sezonu, który wyszedł kiepsko w moim wykonaniu, tylko patrzy długofalowo i wie, że ja jestem zawodnikiem, który jest warty po prostu tego, żeby do tej drużyny dołączyć, bo się mega postaram odpłacić, nie? Panowie, robicie świetną reklamę prezesowi Świącikowi, on musi jakieś coachingi i szkolenia biznesowe prowadzić, jak podchodzić do negocjacji, bo to wypowiadacie się w samych superlatywach. Jeszcze zaraz mi powiecie, że zapłacił wam mniej i jeszcze się cieszyliście z tego. Nie no, poczekajmy do listopada za rok. To. Panowie, jest pytanie od Waldemara do was obu. Co sądzicie o nowym kalendarzu ligowym na sezon 2021? Przypomnę, że zaczynacie meczem wyjazdowym w Lublinie z Motorem, potem Unia Leszno u siebie. Tutaj dwa mecze takie trochę z podtekstami dla ciebie, Bartek, bo też spotkanie z Dominikiem Kuberą w Lublinie. Potem Zielona Góra u siebie i wyjazd do Gorzowa. Takie są pierwsze cztery mecze włókniarza w przyszłym roku. Co o tym sądzicie? Ja szczerze mówiąc wiem tylko gdzie startujemy, gdzie rozpoczynamy sezon, gdzie jest drugi mecz. Dalej nie śledziłem, bo jeszcze przyjdzie na to czas, żeby prowadzić analizy. Ale fajnie, Lublin, piękne miasto, świetna drużyna, też zresztą bardzo mocna będzie w tym sezonie. Także ten sezon dla naszej drużyny no będzie od razu z takimi mocnymi drużynami na początku sezonu, także że będzie ciekawe. Kacper, to jakie to ma znaczenie kalendarz? No bo wiesz, my tak sobie teraz przez ostatni miesiąc z dziennikarzami, ekspertami we własnym gronie rozmawialiśmy, kto jest faworytem, kto nie jest faworytem. Na ile kalendarz zły albo dobry może zmienić postawę drużyny w sezonie? Szczerze to nie mam jakiejś opinii na ten temat, bo wydaje mi się, że Nie ma jakiegoś głębszego znaczenia ten kalendarz. Wiemy, że pierwszy mecz będzie w Lublinie i trener i cały sztab na pewno kombinują, żeby na ten mecz jak najlepiej się przygotować i z tygodnia na tydzień będzie kolejno tak samo z kolejnymi wyjazdami czy meczami u siebie. Także dla mnie akurat nie ma to znaczenia, gdzie pojadę i w jakiej dacie, bo wszędzie chcemy pojechać jak najlepiej po prostu i czy jest rywal mocniejszy, to też nie ma znaczenia kompletnie.
Panowie, obiecaliśmy sobie nie więcej niż pół godziny, już jesteśmy troszkę ponad, jeszcze te problemy techniczne na początku, więc nie chcę Was wstrzymywać, ale bardzo Wam dziękuję za bardzo ciekawą i momentami bardzo szczerą rozmowę. Także Bartek, spodziewaj się jutro 8 artykułów, nie tylko na Sportowych Faktach. Ale bardzo Wam dziękuję. Wszystkiego dobrego Wam życzę, wesołych świąt, dużo szczęścia i spełnienia w nowym roku, bo wiem, że macie ambitne cele i ambitne plany. Wam, drodzy widzowie WP Sportowe Fakty i PGE Ekstraligi, również dziękuję za udział w dzisiejszym programie. Śledźcie nas, będzie więcej odcinków. Bartka chyba nam rozłączyło, ale to nie ma takiego większego znaczenia. Dziękuję bardzo. Kacper, powodzenia z karierą stand-upera i komika po zakończeniu kariery żużlowej. No i do zobaczenia w przyszłym roku. Bardzo dziękuję również wszystkim kibicom i widzom. Życzę wesołych świąt i dziękuję również za życzenia i do zobaczenia. Dzięki bardzo.